Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kronika dla bardzo, bardzo początkujących graczy i w online. Dzisiaj będzie chyba krótko i szybko, bo właściwie mam do poruszenia tylko dwa statki, czyli interdiktory i heavy interdiktory. W tej chwili lecimy sobie interdiktorem, czyli tak zwanym dyktorem, jeżeli ktoś się zastanawia, jak to jeszcze się można zwać, ewentualnie Dzic, ewentualnie Hits. Hits to jest Heavy Interdictor, ewentualnie Heavy Dictor, jak to ludzie potrafią na niego mówić. I statki te, jak wiemy z poradnika poświęconego modułom, które przeszkadzają nam latać, są w stanie zakładać na siebie i używać tak zwanych Warp Disruption Fieldów, tak zwanych bąbelków, które uniemożliwiają wszystkim statkom znajdującym się w zasięgu ich działania wejście w warpa. Nie dotyczy to interceptorów i niektórych techów trzecich, które mogą być niewrażliwe na efekty takiego pola. No, jak to właściwie wygląda? Każda z czterech grywalnych frakcji będzie posiadała jednego interdiktora oraz jednego heavy interdiktora. Za chwilę do heavy interdiktorów przejdziemy, na razie skoncentrujmy się na zwykłych interdiktorach. Są to destroyery techu drugiego. Na obecną chwilę, z tego co mogę wam powiedzieć, tylko kaldaryjski flycatcher otrzymał nową skórkę i wygląda jakoś tak bardziej fajnie, bardziej nowocześnie. Cała reszta interdiktorów ma jeszcze klasyczne wyglądy, jeśli o to chodzi, czyli ich modele nie uległy zmianie, no akurat w przypadku kaldaryjskiego destroyera taka operacja miała miejsce całkiem niedawno, więc póki co na razie, no właściwie o wyglądach nie będziemy rozmawiali, bo o gustach się nie dyskutuje. No, niektórzy twierdzą, że wygląda badasowato, ja twierdzę, że wygląda dziwnie. Strasznie płaski się zrobił w porównaniu do poprzedniej wersji, ale powiedzmy sobie szczerze, nie to jest najważniejsze, jak wygląda, tylko jak działa. Jeśli chodzi o różnice między różnymi interdiktorami, w zależności od klasy, będą się głównie sprowadzały tylko i wyłącznie do doktryn, jakie dane frakcje wyznają, czyli odpowiednio na przykład Heretic będzie miał bonus do wszystkich odporności pancerza, Flycatcher będzie miał bonus do obrażeń zadawanych przy pomocy broni rakietowej. Galentyjski Iris będzie miał obrażenia do szybkostrzelności wszystkich dział hybrydowych. A Minotaurski Saber będzie miał do zasięgu działek, tak zwanego follow-up. No ale szczegół. Wszystkie interdyktory będą miały jedną wspólną cechę, właściwie dwie wspólne cechy. Po pierwsze, będą posiadały bonus redukujący sygnaturę, powiększoną sygnaturę po użyciu Micro Warp Drive'a, czyli tego lepszego, szybszego dopalacza. A to głównie dlatego, że aby skutecznie operować takim interdyktorem, trzeba latać na Micro Warp Drive'ie. Co prawda nie jest to taki fajny bonus jak w przypadku interceptorów, chociaż nie ukrywajmy, przydałoby się, aczkolwiek w porównaniu z interceptorem, interdiktory to są niszczyciele flot, wbrew pozorom, mimo swoich małych rozmiarów. Jeżeli będziecie chcieli latać interdiktorem, to się przygotujcie od razu na waszą rychłą śmierć, więc jeżeli chcielibyście brać udział w jakichś większych flotach, ale nie macie na to specjalnie czasu, żeby z nimi latać i sobie głowę zawracać, wsiądźcie w interdiktora, gwarantuję wam, że w pierwszym starciu, w które traficie, od razu pójdziecie do piachu i będziecie mieli z głowy. Drugą wspólną cechą wszystkich interdiktorów jest to, że można na nie montować tak zwane interdiktor Sphere Launchery i to są właściwie jedyne statki, na które można montować te moduły. Zresztą, jak może pamiętacie, odcinek poświęcony, nie pamiętam czego to było, skanowaniu sądami bodajże, wspomniałem również na ten temat, na temat tego modułu gdzieś w tamtym odcinku, nie jestem pewien. Moduł ten używa tak zwanych Warp Disruption probów jako swojej amunicji i strzela nimi i dzięki temu jest w stanie łapać ogromne floty w zasięg swojego bombla.
zasięg takiego bombla wynosi, jeżeli odpalimy sobie Tactical Overview, dokładnie 20 km. I w tej przestrzeni, w momencie aktywacji naszego modułu, żaden statek nie będzie w stanie wejść w warp, czyli flota zostanie uwięziona, może zostać zaskoczona, może zostać złapana, może zostać odstrzelona. Dlatego wszyscy po kolei Fleet Commanderzy, jeżeli tylko was zobaczą w zasięgu, rozkażą otworzyć do was ogień tak, żeby was jak najszybciej ustrzelić, abyście przestali im zagrażać. To nie działa tak, to zagrożenie, że od razu wpadniecie i wszyscy wybuchną. Nie, ale jeden celnie postawiony bomber potrafi doprowadzić do zniszczenia całej floty przeciwnika. Czy to z powodu takiego, że po prostu wasza flota będzie w stanie ich wszystkich wystrzelać, zanim oni uciekną, ewentualnie oni nie będą w stanie uciec przed na przykład nalotem bombowców. Jak wygląda bombel? To chyba będzie po raz pierwszy, kiedy takiego bombla wam będę pokazywał. Może się trochę odsuniemy. Mamy w naszym ekwipunku nasz moduł. Aktywujemy i bum! Została wystrzelona sonda. Bombel się pojawił. Niestety pewnie zauważyliście, że znajdujecie się w samym środku tego waszego bombla, którego żeście sami podstawili. No i nie oszukujmy się, dokładnie tak, dlatego musicie uważać. Niestety też wy sami nie jesteście w stanie wejść w warp w trakcie przebywania w takim bomblu, natomiast cała technika, tak jakby stawianie tych bombli, no to w zależności od tego, w jaki sposób do tego podejdziecie. Albo się rozpędzić, postawić bombla, zdążyć wylecieć z drugiej strony, ewentualnie użyć kamuflażu i czekać na waszego przeciwnika, będąc niewidocznymi, postawić bombla w momencie, kiedy się najmniej tego spodziewa. Oczywiście pamiętajcie o tym, że postawienie takiego bombla w żaden sposób nie wyeliminuje zagrożenia ze strony waszych przeciwników i jeżeli tylko będziecie w zasięgu, to mimo tego, że nie będą oni w stanie się odwarpować, to wy w dalszym ciągu będziecie mogli stać się ich celem i zostać bardzo szybko zniszczeni. Bomble wystrzelone z Interdiction Probe Launcherów nie są stabilne. Trwają tylko 120 sekund, po czym znikną. Bombelki wystrzelone z waszych wyrzutni również nie będą się przemieszczały. Tam, gdzie żeście je zrzucili, tam pozostaną. Jednak jak najbardziej możliwe jest, aby lecieć przed siebie i stawiać bombel za bomblem, jeżeli taka potrzeba zajdzie. No jednak pamiętajcie o tym, że w dalszym ciągu wy jesteście celem wszelkich ataków. Wtedy właśnie jako taka ostateczna broń służąca do unieruchomienia floty. Również pamiętajcie o tym, że raz postawionego bombelka nie jesteście w stanie własnoręcznie wyłączyć. Również nie jestem wcale pewien, czy akurat do tych interdiction probów w jakiś sposób da się strzelić. Wydaje mi się, że kiedyś takiej możliwości nie było. Natomiast jeżeli podniesiemy poprzeczkę i z destroyerów przesiądziemy się na krążowniki techu drugiego, wtedy na markecie możemy bez najmniejszego problemu w zakładce Ships możemy znaleźć krążowniki, advanced krążowniki i tak zwane heavy interdiction cruiser. Również każda z czterech grywalnej frakcji będzie miała jedną sztukę swojego heavy diktora i w przeciwieństwie do zwykłych interdiktorów będą się one różniły, no po pierwsze tym, że są o klasę statków wyżej, czyli są troszkę mocniejsze. Dodatkowo na każdy z nich jesteście w stanie włożyć już coś, co się nazywa War Disruption Field Generator. Jest to odmiana bombla, również zakłócającego możliwość wejścia w warp statkom znajdującym się w zasięgu jego działania. Jednak w przeciwieństwie do zwykłych interdiction probów, ten bombel jest traktowany jako aktywny moduł i aktywowany na statku będzie się przemieszczał razem z nim aż do czasu jego wyłączenia. Tutaj pod względem kontroli nad tymi bomblami jest troszkę lepiej, bo czas aktywacji to jest tylko 30 sekund,
Jednak wbrew pozorom aktywacja takiego modułu sprawi, że wasza maksymalna prędkość zostanie obniżona. Jeżeli będziecie chcieli używać jakiegoś dopalacza, czy to nawet Micro Warp Drive'a, i to aż o 85 sekund, więc wbrew pozorom wcale nie będziecie lecieli tak szybko, jak leciałby zwykły interdiktor z normalnymi, klasycznymi bąbelkami wypluwanymi z siebie co te 10 sekund. Sam moduł Warp Disruptor Field Generatora może zostać oskryptowany poprzez użycie Focused Warp Scrambling Scripta bądź Warp Disruption Scripta. I tylko tutaj jest w tej chwili dla mnie mała zagadka, ponieważ wydaje mi się, że twórcy gry coś ostatnio zmieniali pod kątem tych skryptów i nie jestem w tej chwili w 100% pewien, jak one działają. Czy kiedyś było tak, że te skrypty z bombla zamieniały się w tak zwane pointy, czyli skrablery obejmujące tylko jeden cel, jednak z bardzo dużą siłą. Jeśli chodzi o te dwa skrypty, tutaj w międzyczasie coś się zmieniało. Nie jestem pewien, czy to już weszło, czy jeszcze nie weszło. W każdym razie na obecną chwilę wygląda na to, że sposób ich działania uległ bądź ulegnie zmianie i już nie będzie czegoś takiego, jak było kiedyś, że z bombla robiła nam się wiązka, tylko to wygląda tak, jakby się z bombla robił inny bombel, inny rodzaj. Ciężko powiedzieć, patrząc na te statystyki, bo opis absolutnie nic nie mówi. Jeżeli wiecie coś dodatkowo na temat tych dwóch skryptów, jak one teraz, który jak działa, bo tutaj tak patrzę na ten flavor text i on jest właściwie identyczny, to dajcie znać w komentarzach pod filmikiem, będę wdzięczny, wszyscy na pewno inni również będą wdzięczni. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Pronika dla bardzo, bardzo początkujących graczy i online, to już będzie wszystko. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące interdiktorów, jeżeli mielibyście jakieś uwagi co do tego poradnika, jak najbardziej dajcie znać. W przeciwnym razie to już to dzisiaj wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku poradnika dla bardzo, bardzo początkujących graczy i w online poświęconego statkom. Cześć!